obcy jest w kosmosie. Nigdy na Ziemi nie wylądował i całe szczęście. O to walczyła Ripley, jak również jej córka Amanda. Ja przed chwilą oglądałem mecz. Grali nasi. Muszę powiedzieć, że wyglądało to dosyć ciężko. Będzie ciężko podnieść puchar do góry. Ale oczywiście szansa jest. W każdym razie podobno mogliśmy wygrać. Fakt, mogliśmy wygrać. Tylko, że żeby tą bramkę powiększyli przynajmniej o 2 metry w prawo i 2 metry w lewo. No byłaby szansa, żeby bramkarz miał krótsze ręce. No też byłaby szansa. Tak, faktem szansa była, ale mecz wyglądał bardzo, bardzo ciężko. Bym powiedział, że wprost drastycznie ciężko. Ale ja wierzę, że podniosą puchar do góry. Za jakieś 3 tygodnie mniej więcej. Tylko zobaczcie, ale się nie będę o to zakładał. Dzisiaj obcy i nie będzie grał w piłkę. Nie. Obcy co najwyżej może za nami ganiać, ale wyobraźcie sobie, co by było, jakby obcy stworzył też drużynę piłkarską i powiedzieli, że chcą grać na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. Jaka drużyna stanęłaby naprzeciwko nich? Pierwsze trzeba brać pod uwagę, że jeżeli któraś drużyna byłaby zbyt dobra, to obcy mógłby wprowadzić swoją technikę. To znaczy się likwidacja przeciwników. No i tak zacząłby od likwidacji bramkarza, bo za dużo broni. No likwidowałby bramkarza, później obronę, bo też jednak przeszkadza. Nie daj Boże, jakiś napastnik strzeliłby gola drużynie obcych. Zostałby zlikwidowany. No i na koniec sędzia. Sędzia, który mógłby jednak podyktować karnego ekipie jakaś, która by walczyła z drużyną obcych i obcy by stwierdził, że to jest nie do przyjęcia. Likwidacja sędziego. VAR. Nie daj Boże, by skorzystali. Likwidacja obsługi VAR-a. I tak po kolei zlikwidowaliby wszystkich po kolei. Fakt faktem mistrzostwa oglądam, dochodząc do sedna, ale nie wiem, czy to jakieś będą takie mistrzostwa, które zostaną w mojej pamięci na zawsze. Po pierwsze, miejsce nie sądzę. Nie wiem, jak tam z alkoholem w ogóle jest. To jest ciekawa sprawa, jak to wygląda. Nie jestem przekonany, ale no, pal go licho. Nie sądzę, żeby te miejsce jakoś tego, ale to pogadamy kiedy indziej. Na razie czołówka i wchodzimy do akcji. I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Pogadaliśmy o piłce, pogadaliśmy o alkoholu, teraz idziemy się bać. Do tego tematu na pewno wrócimy. Fakt faktem, że bardzo mnie to interesuje. Byłem w krajach oczywiście arabskich, w Egipcie, Maroku, Tunezji, tam normalnie. Chociaż w Tunezji było strasznie. Jeden tylko sklep był na całą okolicę, ale w hotelu mi był dostępny, także cieszyliśmy się wszyscy jak cholera. Dobra, dosyć, idziemy. Obcy, decydujące starcie, jeszcze nie. Spotkanie nie będzie nasze długie, a chodzi tylko o to, żeby przejść pewien etap, dlatego że będę za chwilę oglądał drugi bardzo ważny mecz i to nie o to mi dzisiaj chodzi, aby tutaj robić jakieś walki stulecia. Patrzę, że mam tylko jedną minę, muszę ją trzymać w łapach, dlatego że mogą nas tutaj zaatakować. Muszę zdobyć kartę, ta karta gdzieś musi być tutaj, ale ja muszę spalić jednego z tych robotów, który tutaj wejdzie lub mnie zaatakuje, wam tego dokładnie nie powiem. Czekajcie, patrzę, czy ja mogę zrobić dalej minę. Nie mogę zrobić dalej miny. Znaczy, mogę zrobić swoją minę, ale nie mogę zrobić miny tej, co będę likwidował. No, będę likwidował. Zapis mamy zrobiony w miejscu dobrym. Teraz pozbierajmy tak. Tutaj wszędzie wódka. Ja nie chcę wódki. Ja chciałem coś... Nie, przepraszam. Jak nie chcę? Chcę. Ale nie teraz. Tu jest jakiś pecet. Włączałem to? Włączałem chyba to, nie? Ale to ja muszę sprawdzić. O kurwa. Jaka kurwa? Teraz, wciąż tu kurwa. Jak niedobrze, ale słownictwo, tragedia. Jak to zamknąłeś drzwi do windy? Cholera. Sprytne, przeczytaj to. Chyba mnie widział, patrzył.
tempo na swoje stare czasopisma. Wróć do mnie i otwieraj te drzwi. Swoje czasopisma. Jakie? Al Bundy kiedyś miał Playboy, całą stertę, wszystkie posegregowane, ale jego żona sprzedała te pismo i kupiła sobie taką lalkę, którą głaskała, bo miał jej przynieść szczęście, żeby wygrała w jakiś lotto albo coś takiego. Nie, to było inny totalizator. No w każdym razie nie wygrała. To nas nie interesuje. Trzymam się. Trzymamy się, przepraszam. Dobra, to nie. Co dalej? Którędy ja w ogóle wlazłem? Wlazłem tędy. Tu i tak ja będę musiał stąd wyjść, tylko ja się przyglądam dlatego, że moja... O, właśnie. Następna. Moja myśl była taka, że wiedziałem, że tutaj mogą być gdzieś miny, dlatego zacząłem szperać. Miny są. Jeszcze przy okazji sprawdzę towar, dlatego że w tym rejonie raczej powtarzać się nie będę zbytnio i sprawdzę, czy mogę zrobić jeszcze jedną minę. Nie, ale i tak bym nie zrobił, bo mam pełny ekwipunek. Chyba wszystko... Zaraz. Baterie do latarki. Teraz tak, ja muszę stąd wyjść. Ale... Jeszcze nie wyłaś. Najpierw wejdę tu. Oni próbują się dostać. Już wiem, o co chodzi. Czekaj. Chyba wiem, o co chodzi. Nie, dawno to grałem. Zawód przesyłowy działa. Czyli co, jest ogień? Puść te urządzenie! Jest ogień! Ale ja ich muszę rozwalić, ja nie mam czym ich rozwalić. Oni muszą się zajarać, muszą tutaj wejść. Czy to dobre rozwiązanie, że już przyjarałem ich? Nie wiem, ale muszę wziąć kartę. On musi tutaj wejść. Ja go muszę rozwalić. Czekaj, wezmę strzelbę. Przyładuję. Mina. Oni się nie chcą tak łatwo zlikwidować. Dobra, tamci palą się, ale czekaj, chociaż jeszcze jednego. Wyjdź z tego ognia, Amanda! Bo się zajarasz, i tak się jara. Kilka zlikwidowałem, ale to nie wszystko, oni jeszcze wejdą. Ale czy ja tutaj wezmę od któregoś kartę? Karta, ale kuźwa... Pal go licho z nimi, szkoda na nich zaraz, a może nie do końca, on się przecież jara. Ile ich tutaj jeszcze jest? Ten chyba się rozwalił. Czekaj, czy to będzie wszystko? Nie wiem, ale nie strzelałem. Nie, tam jeszcze jeden idzie. Mam jeszcze jedną minę. Ale zamknął sobie drzwi, dlatego... Dlaczego? Dupa mu się przyjerała. Kto się boi ognia? Ja się boję ognia. Teraz mógłbym zgasić ten płomień. Chyba, ale czy jest sens? W sumie to nie. Niech se dupy jarają. Czekaj, ten nie żyje? Nie żyje. Znaczy, sprawdzam. Tam jeszcze jeden był w środku, widziałem jak chodził, ale na razie olewamy sprawę, tylko tak. Czekaj, czy ja mogę zrobić jeszcze jedną minę? Nie mogę zrobić jeszcze jednej miny. Co ja wziąłem? Nie tą minę, ja potrzebuję tej miny. Tam nikt nie wchodzi, nie wchodzi. Dobra, idę z kartą. Mam kartę, wchodzę. Nie do końca. Ja ci powiem tak. Bogdanie, ja zawrócę na chwilę. Dlaczego? Ja ich łatwo załatwiłem, to było naprawdę dosyć proste i dlatego ja wolę mieć zapis. Obojętnie co się wydarzy dalej, jednak sytuacja jest opanowana. Co to oznacza? Wygrałem mundial. Zapis jest, wszystko na razie gra. Czyli co? Zasuwam dalej? Nie wiem. Czekaj, rozejrzę się jeszcze, bo tutaj był alkohol, którego nie wziąłem. Teraz bym niby wypił, ale nie do końca, bo nie wiem co dalej. Amunicja do rewolweru. Biorę. I tu do rewolweru. A czemu ja nie strzelałem z rewolweru? Dobre pytanie. Naładowany? Naładowany. To co? Teraz będziemy strzelać? Nie. Teraz idziemy przed siebie. Na pewno niektórzy z was się zastanawiają, jak długo będzie sytuacja opanowana, że nie ma obcego. Nie tak długo. To w zasadzie jeszcze chwilę naszej przygody i w zasadzie obcy zaraz zacznie znowu łazić. Ale na razie spokojnie. Co to kurwa? Jakie on miał oczy? On nie ma żadnych oczu. On nie patrzy na mnie. Jak nie patrzy na mnie, to ja idę. Tu jest winda. Mam iść tutaj? Nie do końca. A co tu jeszcze może być? Tutaj na pewno będzie walka. Z tym robotem? Cholera. I teraz go rozwalić, czy nie? Dobre pytanie. Minę mam ostatnią. Nie chciałbym jej marnować, ale jakbym mu strzelił od razu w łeb... Weyland-Yutani Synthetic Registered. Attempted unauthorized access. Nie wiem, co on zrobi teraz. Jakie on ma oczy?
trzeba być człowiekiem. No, wygląda na normalnego robota. Znaczy, nic nie chce zrobić. To co, włączyć? Czekaj. Prawda. Czy jemu się zmieniła twarz? Ciągle jest normalny. Strzelać mu prosto w ryj? Po co? Jeżeli widać doskonale, że on ma słabe podzespoły. Ja bym go nie likwidował. Każą mi dalej iść. Poczekaj, jeżeli tu się nic nie dzieje, to ja przynajmniej się rozejrzę, czy tutaj nic takiego nie ma. Nic się na razie złego nie wydarza, obcego nie widać. Jeżeli chodzi o futbol, szansa jest ogromna, że wygramy faktycznie. Na razie ja stąd jadę. Sytuacja nie jest opanowana. Jak jadę tą windą, zawsze się zastanawiam, które drzwi się otworzą, nie jestem pewny, ale wiem jedno. Ja wolę sobie tutaj usiąść, wziąć sobie miotacz ognia, iść po cichu. Nie wiem, co się wydarzy dalej. Wiem jedno. Argentyna jest na czwartym miejscu w naszej grupie. Przecież to jest kurwa niemożliwe. Idę. Idę, Ellen. No dobrze, czego oni od nas teraz chcą? Prawdopodobnie chcą... Mamy się spotkać z Samuelem. Zerknijmy na mapę. Widać, że to jest daleko. Znajdź Samuelsa, ja mówię jego Samuel, w Season Synthetic. Daleka droga, nie mamy żadnych szczegółów tego, nie wiemy, gdzie jest obcy, nie wiemy, czy nie ma dzieci obcego i co się wydarzy faktycznie z drużyną piłkarską obcych, jakby stanęli w walce o mistrzostwo. Kto by z nimi dał radę zagrać? Powiedzą, może Niemcy, no bo piłka jest okrągła, bramki dwie, a Niemcy zawsze wygrywają. No ale czy naprawdę daliby radę drużynie obcych? To daje do myślenia. Zastanowimy się na ten temat. No dobra, muszę iść na pewno tędy. Nie do końca. To na pewno nie działa. Ale tu jest taka droga. Jeżeli na to wejdę, muszę uważać na te strumienie, jak widzicie, powietrza. To jeżeli dmuchnie mi w dupę, to polecę. Teraz najważniejsze. W takiej sytuacji nie myśl o piłce. Tutaj widzieliśmy pył za moimi plecami. Niestety muszę do tego dojść. Teraz muszę to wyczuć. To musi zgasnąć. Jak to zgaśnie, ile mam czasu? Nie wiem, to wszystko jest na ryzyk fizyk, ale idę. Teraz następnie znowu będzie uderzenie. Czekaj, mniej więcej dojdę gdzieś tu. Czekamy. To nie jest droga dla nerwowych. Czekałem chyba trochę za długo, ale ciągle żyję, idę przed siebie. Teraz prawdopodobnie nic nie wyczuję, bo nic nie widzę. Kawałek drogi jeszcze mam, ale tam nie mogę iść. Muszę coś tutaj włączyć. Nie, zeskoczyć. Idealnie. Jest dosyć wysoko. Macie lęk wysokości? Nie zatrudniajcie się do takiej roboty. Jest strasznie. Wiem o tym. Wchodzę. Wydaje się, że opanowane? Nie. Tutaj mam coś, co dmucha też mi w dupę. Znaczy, będzie za chwilę. A nie wiem, jak to się dokładnie włącza i wyłącza. Muszę teraz dobrze wyczuć. Wyczułem. Trochę za późno, ale idę. Idź, Amanda! Nie panikuj. Teraz tak. Muszę tutaj skoczyć. Skaczę na drabinę. Łapię się! Boże. Myślałem, że to koniec. Najważniejsze jest jedno. My ciągle żyjemy. Spójrzmy na mapę. Czy zbliżyliśmy się do Samuela? No, tam można tak powiedzieć, że jesteśmy bliżej, ale nie za wiele. Czy tutaj, jeżeli by była jeszcze jedna sprawa, mecz piłkarski o mistrzostwo, grałaby drużyna Niemiec i drużyna obcych, jak z wymianą teraz przeciwników, znaczy wymianą tych, co są zmęczeni. Obcy się nie męczy. Niemiecką drużynę wymieniliby całą na drużynę B, ale też nie wiadomo, rezerwowi obcych, czy nie zjedliby na ławeczkach drużynę rezerwową niemiecką. Wszystko daje do myślenia, nie można, trzeba to mocno przemyśleć faktycznie, czy dałoby radę i jaka drużyna faktycznie. No myślę, że tylko niemiecka, no bo faktycznie bramki dwie, obojętnie co piłka okrągła, oni zawsze wygrywają. Ale też te czasy już minęły. Później zaczęli wygrywać inni. Co? Z Brazylią. No dobrze, jesteśmy tu. Teraz już chyba wszystko opanowane, możemy tutaj coś włączyć? Chyba nie. Nie, tu nie ma zasilania i to na razie dla nas nic nie zadziała. Czy tutaj leży jakaś flaszka? Leży etanol. Jebnąłby. Nie. Nie teraz. Idę. Korytarz wygląda
nieobiecująco. Co się dzieje? Mamy iść prosto. Wam powiem, że tak, tyle czasu już, co chodzimy ostatnio, obcy się nie pokazał. To się musi skończyć, na pewno. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa, ale wiem, jak mówiła żona Alabandiego. Jej mąż jest zbyt szczęśliwy teraz. Dzieci najedzone. To się musi skończyć. I tutaj też na pewno się to skończy. Obcy niedługo się pojawi. Musimy zacząć być czujni. Jest chyba zapis, czyli udało mi się zrobić to, co jej planowałem. Zdążyłem w zasadzie zrobić wam przygodę Amandy i zobaczyć wroga w pobliżu. Co oni se jaja ze mnie robią? Kurwa. Dlaczego? Powiedziałem o tej drużynie piłkarskiej obcych. Teraz jaki to jest wróg? Nie wiem, nikogo nie widzę. Jego macie. Droga jest tędy. Co jest za tą drogą? Dowiecie się, ale w następnym odcinku. Teraz naprawdę nie mam czasu. Chodzi o futbol, to jest raz, a dwa. Tam jest jakieś wejście. I coś mi się wydaje, że ja będę się chyba tam chował. Tutaj chodzi nie o obcego jeszcze, a o robota, który chce wyrwać mi skrzela. Bo ja kiedyś świetnie pływałem. Cześć.